Państwa. Ja jestem Ola Korczak, jestem nauczycielką języka polskiego, etyki i filozofii. W tej chwili pracuję w szkole średniej, ale mam też doświadczenie w pracy z osobami młodszymi w szkole podstawowej. Pracowałam też w gimnazjum. Tak się składa, że temat żegnania się jest mi niezwykle bliski w tym momencie mojej kariery edukacyjnej, w której się znajduję, dlatego że w tym roku oddawałam dwie moje klasy maturalne, w tym jedną wychowawczą. No i przyznaję, że dużo sobie myślałam o tym, jak się pożegnać z klasą, żeby to było pożegnanie cenne. Myślę, że w ogóle jeżeli Państwo tutaj jesteście, chcecie się rozwijać w obszarze, w którym jesteście zaangażowani, to pewnie też Wasza praca jest dla Was ważna. Jeżeli Wasza praca w szkole jest dla Was ważna, to tym bardziej jest ważne to pożegnanie uczniów. Jak to zrobić? Nawet jeżeli żegnamy się tylko na wakacje, a tym bardziej jak to zrobić, jeżeli już w ogóle żegnamy się z naszymi uczniami. Opowiedzą nam o tym więcej obecni tutaj nauczyciele. Nauczyciel Maciej Wojtyna i Edyta Wąsik. Będzie mi bardzo miło, jeżeli opowiecie coś więcej o sobie, o swojej pracy. Pracujecie z osobami w jakim wieku, jaki profil szkoły itd. Macieju, może Ty jako pierwszy nam poopowiadasz o tym. Dzień dobry Olu, dzień dobry Edyto, dzień dobry, witam Państwa. Jeszcze tak zwyczajowo na webinarze się przyzwyczaiłem mówić dobry wieczór, ale dzień w pełni. Jesteśmy jeszcze w słońcu, które jest jeszcze na górze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o mnie, to tak, w szkole pracuję na etapie ponadpodstawowym, uczę w liceum i w technikum, jestem nauczycielem języka polskiego. Dodatkowo jestem trenerem, prowadzę szkolenia, bo głównie jestem związany z Centrum Edukacji Obywatelskiej, oczywiście, można powiedzieć alma mater tych moich doświadczeń trenerskich, natomiast też jestem nauczycielem akademickim, prowadzę przedmioty z zakresu dydaktyki, taki styk dydaktyki, psychoedukacji, metodyki nauczania. No to tyle. Dzięki Macieju i jest jeszcze z nami Edyta Wąsik, której oddaję głos. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem nauczycielką pracującą w szkole podstawowej. Pracuję w podstawówce, w jednej z podstawówek w Lublinie i uczę historii, więc mam do czynienia z dziećmi no, młodszymi, ale nie tymi najmłodszymi, no chociaż spotykam takie dzieci też u siebie w szkole i mam też trochę i takich doświadczeń, z którymi podzieliły się moje koleżanki w szkole, jak one kończą rok szkolny z młodszymi dziećmi. Jestem wychowawczynią, chyba odkąd pamiętam moją pracę w szkole. W tym roku mam wychowawczą klasę 7, więc nie żegnam się tak na stałe, ale żegnam się tylko na jakiś czas. No i pewnie ci z Państwa, którzy pracują w szkole, to wiedzą, że 7. klasa to taki okres, kiedy te aniołki małe przekształcają się trochę w takie różne inne stworki. No i w tym roku mam takie wyzwanie rzeczywiście, jak zakończyć z nimi ten rok szkolny, żeby trochę poświętować, a też trochę być refleksyjnym. No i przygotować się do tego, co przed nami w przyszłym roku, bo to dla nich rok ważny. Tak sobie myślę, że żegnanie się ze szkołą dla młodych osób jest ważnym, emocjonalnym doświadczeniem, ale w szkole podstawowej w trochę inny sposób, być może w jakimś szerszym wymiarze, dlatego że w szkole podstawowej jeszcze mamy bardzo duży wpływ na dzieciaki. Tak naprawdę w szkole średniej też jakiś tam wpływ jest, ale osoby są już jako tako ukształtowane, mają już swoją podmiotowość, rys charakterologiczny właściwie już mniej więcej ukształtowany, a w szkole podstawowej możemy wpływać na dzieci w większym stopniu. I myślę teraz o tym, że będziecie dzielić się z nami swoimi refleksjami jako indywidualni nauczyciele, wychowawcy, ale może mogłabyś nam opowiedzieć, Edyto, w ogóle o organizacji zakończenia roku szkolnego, o całej logistyce, która temu towarzyszy właśnie w szkole podstawowej, gdy jeszcze dzieciaki nie dość, że emocjonalnie przyjmują to wszystko, co je spotyka, to jeszcze poprzez samą organizację, takie powiedzmy hidden curriculum, ten ukryty program szkolny, możemy jakoś kształtować ich widzenie w ogóle świata, wartości. Możesz nam opowiedzieć o tym? No tak, rzeczywiście, tu trafiałaś, Olu, w sedno z tym wszystkim, co powiedziałaś, bo rzeczywiście to zakończenie roku no, znacznie różni się od tych zakończeń roku w szkołach, gdzie są uczniowie starsi, bo tam też i oni mają duży wpływ. Rzeczywiście przyznam, że zakończenie roku to jest taki trochę dzień na wariackich papierach. Kto pracuje w podstawówce, to wie, że to tak trochę wygląda, bo jednak z jednej strony musimy poradzić sobie z taką dużą ilością dzieci i rodziców, i to jest chyba taka rzecz, która jest szczególnie odróżnia szkoły podstawowe od tych szkół ponadpodstawowych, to właśnie to, że mamy bardzo dużo gości z zewnątrz. Mamy dużo rodziców, mamy dziadków, mamy wszystkie, całe rodziny, które przychodzą z młodszymi też dziećmi. No i muszę powiedzieć, że jest to wyzwanie organizacyjne. W większych szkołach, w tym w mojej szkole, u nas są 3 oddziały w poziomie. My mamy to oczywiście podzielone, i najpierw kończy jedna grupa, czyli klasy edukacji wczesnoszkolnej 1-3, później klasy starsze. Wiem, że w niektórych szkołach i czasem bywa tak, że absolwenci kończą jeszcze w innym momencie, żeby jakby tę ważność i ich tutaj odróżnić, że oni jednak kończą w ogóle edukację. U mnie w szkole przyznam, że zakończenie roku jest jedną z części tego tygodnia zakończeniowego, bo u nas kończymy rok szkolny właściwie całym tygodniem. Zaczynamy już we wtorek zazwyczaj, kiedy mamy cały dzień już z wychowawcą i ten dzień specjalnie jest tak zaplanowany, że on jest w momencie takim, kiedy oceny są już wystawione, ale jeszcze dzieci w szkole są, bo pewnie niektórzy z Was spotykają się z tym, że dzieci w klasach 1-3 przychodzą do szkoły, ale w starszych klasach to już jest różnie z tym. Zaczynają się jakieś wyjazdy wcześniejsze, a my chcemy jeszcze pobyć w grupie wszyscy, w związku z tym rzeczywiście mamy jeden taki dzień z wychowawcą, gdzie każdy wychowawca projektuje sobie różne rzeczy. Ja akurat w tym roku zamykam taki projekt, który robiliśmy z uczniami. Mamy zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej i organizowaliśmy w tym roku taką akcję pomocową. Dzieci sprzedawały swoje produkty, moje dziewczynki pięknie robią na szydełku, więc robiły różnego rodzaju tam breloczki, ale też mamy piekły ciasta. No i właśnie we wtorek jedziemy do Domu Opieki Społecznej. Muszę Wam przyznać, że to bardzo wzruszające, kiedy rozmawiam z panem dyrektorem i on mi mówi, że to jest takie dla nich poruszające, że młodzież chce przyjechać, bo moje dzieci rzeczywiście chcą tam pojechać. Mamy kupioną całą wielką torbę gier i będziemy grać w planszówki. Więc to taki fajny moment dla nas. Mamy też w tym tygodniu zakończeniowym w mojej szkole talent show i to jest taki dzień, kiedy wszystkie dzieci mogą zaprezentować swoje talenty, ale to jest też taki dzień, w którym wręczamy wszystkie nagrody typu konkursy przedmiotowe i tak dalej, bo u nas nie dzieje się to w dniu zakończenia roku. Wręczamy to wcześniej. No i ostatni dzień to jest taki dzień sportu, takiej radości i takiego, wiecie, bycia ze sobą, wszyscy razem na zewnątrz, trochę takiej rywalizacji zdrowej. Natomiast sam dzień zakończenia roku rzeczywiście jest u nas szczególny, bo nie wręczamy żadnych nagród na forum. Trwa to bardzo krótko, rzeczywiście do zakończenia roku, mniej więcej na hali, gdzie jesteśmy wszyscy i są tam też rodzice. Jest to jakieś pewnie pół godziny. Bardzo krótkie, nie wiem, przemówienie, wystąpienie pani dyrektor, która uroczyście ogłasza rozpoczęcie wakacji. Natomiast świadectwa i wszystkie rzeczy takie klasowe to wręczamy w klasach i dla nas właśnie ten czas, ten moment zakończenia roku jest czasem z klasą w sali lekcyjnej. Więc nie wiem, czy w innych szkołach też jest to tak praktykowane. I jak sobie myślałam o tym zakończeniu roku, takim, wiecie, właśnie organizacyjnym, to pomyślałam sobie, że tak naprawdę ważne jest pomyślenie, co jest celem tego naszego kończenia roku. Co my chcemy osiągnąć jako szkoła, co chcemy pokazać i na co stawiamy. I jak to zakończenie roku wpisuje się w normy, w taki program naszej szkoły, co chcemy nim podkreślić. I rzeczywiście u nas bardzo mocno w szkole podkreślona jest proces, wspólnota, sukces, taka radość ze swojego rozwoju, a nie tylko podkreślanie wyników takich, wiecie, twardych tych osiągnięć, konkursów i tak dalej. Zależy nam na tym, aby każde dziecko poczuło swoją wartość, dlatego wszystkie świadectwa dzieci otrzymują z mojej ręki w sali, czy jest to świadectwo z paskiem, czy bez paska, bo bardzo nam właśnie zależy na tym, żeby to była taka wspólnota po prostu świętująca i ciesząca się z tego, co udało się nam wypracować w tym roku szkolnym. Dzięki. Bardzo mocno utożsamiamy się z Twoją postawą, szczególnie gdy mówisz o tym, że no właśnie te paski, one nie muszą być takie najważniejsze. Na szczęście to już jest chyba trend taki, który pozwala coraz większej rzeszy rodziców i nauczycieli dostrzec, że być może nie tylko te rankingi, nie tylko te oceny, nie tylko te paski są w szkole ważne i może można o tym opowiedzieć poprzez formułę zakończenia roku. Myślę teraz o tym, że gdy zaczęłam pracę w szkole średniej 4 lata temu, bo ja w ogóle kończę mój 9. rok pracy w szkole, w tym 4. w szkole średniej, usłyszałam od starszych koleżanek w pokoju nauczycielskim, że jeżeli nie zrealizuję jakiegoś działu do marca, to tak naprawdę on już przepadnie, bo już potem ten kwiecień, maj, czerwiec przesypują się przez palce. Dlatego, że jest przerwa wielkanocna, dlatego, że jest majówka, dlatego, że są matury, a potem jest czerwiec, jest wystawienie ocen, po tym wystawieniu ocen to niektórzy już w ogóle nie chodzą do szkoły. Macieju, tak się teraz zastanawiam nad tymi ostatnimi tygodniami w szkole średniej. Czy one rzeczywiście mają mniejszą wartość edukacyjną, czy większą? Czy możemy właśnie jakoś uważnić je jako taki czas świętowania? Jak Ty to widzisz? To odwołam się jeszcze, Olu, do wskazówki, którą Ty dostałaś. Ja dostałem też, jak przyszedłem do szkoły średniej, wskazówkę od starszej koleżanki, że do końca kwietnia, że mam ostatnią lekturę zawsze brać na kwiecień, bo maj, czerwiec to już jest absolutnie roller coaster. No chyba tak trochę jest, że rzeczywiście taką, bym powiedział, mocną edukację, przynajmniej w przypadku języka polskiego, uprawiam do końca kwietnia, a później idę w tak zwane melizmaty, czyli troszeczkę inaczej pracuję. Natomiast tutaj może w tej wypowiedzi mojej nie skoncentruję się bardziej na tym aspekcie edukacyjnym, a bardziej na, może bym nazwał to atmosferze końca, bo dla mnie bardzo ważne jest w pracy z młodzieżą takie bycie w tym, co jest naprawdę teraz i jakoś to jest taki mój kompas, drogowskaz, w tym, żeby organizować ten proces edukacyjny, proces wychowawczy. No i tak nie teoretyzując za dużo, to jesteśmy w wyczerpaniu dość dużym. Przynajmniej ja tam, gdzie w miejscach, w których ja pracuję, jest duże takie naturalne bardzo zmęczenie. I mówiąc szczerze, dla mnie to jest taki czas jakiegoś negocjowania z rzeczywistością. Trochę negocjuję z uczniami, jak my teraz mamy funkcjonować, jakie są ich propozycje. Trochę negocjuję sam ze sobą właśnie, czy domykać pewne rzeczy, czy otwierać, jakie metody też przyjąć. No i właśnie tutaj słyszałem, Edyto, bardzo dużo i tak przywołałaś też moje wspomnienia pracy w szkole podstawowej, bo też dość dużo czasu pracowałem w szkole podstawowej. Natomiast w przypadku szkół, przynajmniej w których ja pracuję, nie czuję teraz takiej przestrzeni, takiego, powiedziałbym, nawet vibe'u na to, żebyśmy tutaj nie wiadomo jak bardzo szaleli. Raczej jest pytanie o jakąś wolność, swobodę, padło takie pytanie o spacer wspólny i tych potrzeb takich, powiedziałbym, skreowania jakiejś sytuacji, jakiegoś takich potrzeb organizacji, żeby zorganizować, zanimować coś, nie jest dużo. Ja uważam, że jest to po prostu rzeczywistość zastana i ja tak jakoś tak w sobie mam coś takiego, że się nie obrażam na to, że po prostu tak jest. Jesteśmy wyczerpani, moi uczniowie nie mają wielkich potrzeb, w związku z tym zastanawiam się, co w tu i teraz z takim zasobem mogę zrobić. I z tego miejsca zaczynam i też chciałbym zachęcić Państwa do takiego, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, ale myślę, że w klasach starszych szkół podstawowej też można to robić, żeby po prostu porozmawiać, czyli zrobić jakąś diagnozę potrzeb, tego, co my naprawdę teraz potrzebujemy, i pod to się ustawić. Przychodzą do mnie też takie wspomnienia, na przykład jednego z końca roków, kiedy moja klasa nie chciała wyjechać na 3-dniową wycieczkę i my zrobiliśmy 3-dniowy taki wytchnieniowy, można powiedzieć, trip po Mokotowie, bo akurat wtedy na Mokotowie pracowałem i jednego dnia leżeliśmy cały dzień na polach mokotowskich. Drugiego dnia poszliśmy z kocami na Dolinkę Służewiecką i przyznam szczerze, że nie pamiętam, gdzie byliśmy trzeciego dnia. Pamiętam, że na pewno to były 3 dni, bo tyle miał trwać wyjazd do Gdańska, który się nie odbył. I to była potrzeba tej grupy wtedy. To była szkoła podstawowa po egzaminach, szkoła niepubliczna, gdzie uczniowie bardzo też intensywnie pracowali edukacyjnie i to sprawiało im przyjemność. Po prostu pobycie ze sobą w takim, wiecie, koce, pikniki, zamówiona pizza i tam taka potrzeba wygaszania się troszeczkę. Także ja jakoś jestem w takim miejscu. Tu mogę zaoferować taki kawałek na dzisiaj. Myślę teraz o tych właśnie spacerach, o tym kocykowaniu, o takich decyzjach nauczycielskich, które nie wyrastają z nauczycielskiego ego, z takiej potrzeby zorganizowania efektu wow, czegoś, co super wygląda na zdjęciach na Facebooka, czegoś, co wymaga dużego takiego zaangażowania organizacyjnego, tylko wiecie, to jest historia o słuchaniu potrzeb uczniów i bardzo mi się ta inicjatywa podoba, bo ona pokazuje, że uwalniamy się od pewnego ciężaru, a jednocześnie możemy zrobić coś, co będzie cenne dla naszych podopiecznych. Ja teraz, jak patrzę wstecz, nie wiem, czy wy też tak macie, trochę przyłapuję się na tym, że być może za bardzo się starałam właśnie organizować pewne rzeczy, a żałuję, że mniej rozmawiałam po prostu z uczniami. Czasem te najprostsze działania są najbardziej, nie chcę nawet powiedzieć efektywne, bo nie chodzi o efektywność, ale najbardziej nas zbliżają do uczniów. Więc dla mnie to było trochę o tym. Edyto, wspomniałaś, że w szkole podstawowej jest jeszcze ta trzecia siła, czyli rodzice, bo edukacja nie odbywa się wbrew pozorom tylko na linii nauczyciel-uczeń, gdzieś jeszcze krążą ci rodzice. Właśnie szczególnie w szkole podstawowej mocno zaznacza się ich obecność i teraz jak tę obecność interpretować? Przecież nie chcemy, żeby ten rodzic był jakimś naszym przeciwnikiem, był po innej stronie barykady, a jednocześnie ci rodzice, tak z prozaicznego punktu widzenia, nawet czasem się nie zmieszczą w sali gimnastycznej czy gdziekolwiek odbywa się to zakończenie roku. Co zrobić z tymi rodzicami? Nie chcę spytać, gdzie ich wepchnąć, ale jak zorganizować tę pracę, żeby obecność rodzicielska była jakiegoś rodzaju potencjałem, a nie przeszkodą? Tak, rzeczywiście tak jest. Ja pracuję w szkole, też w szkole prywatnej i rzeczywiście u nas ilość rodziców przewyższa czasami ilość uczniów w klasie i trudno ich czasami zmieścić. Przychodzą nie tylko rodzice, ale babcie, dziadkowie, wiecie, po prostu dobrze, że nie ma tłumu fotoreporterów, to jeszcze tylko tyle się cieszymy. I rzeczywiście zaczęliśmy w pewnym momencie bardzo mocno się zastanawiać, co z tym zrobić. Tak naprawdę właśnie, co z tym zrobić. I weszliśmy przede wszystkim od tego, jakie są potrzeby rodziców, dlaczego oni przychodzą, czego oni potrzebują, czego oni oczekują poprzez właśnie to, że oni chcą tutaj być. Zaczęliśmy trochę z nimi rozmawiać, na zebraniach trochę podpytywać. Okazało się, że rzeczywiście dla rodziców ten moment takiego świętowania, takiego przekraczania pewnego etapu jest ważny, ale też zaczęliśmy podpytywać dzieci i okazało się, że trochę to się nie zgrywa. To znaczy, że dzieci nie zawsze chcą, żeby uczestniczyli w tych ich wydarzeniach rodzice. Szczególnie zaczyna się to w tych starszych klasach, właśnie w klasie 4. Od 4 to myślę, że jeszcze nie, ale w 5 i w 6 klasie to rzeczywiście to bywa tak, że mamy przychodzą i czekają pod szkołą, bo syn lub córka mówi: mamo, nie rób mi obciachu i nie przychodź do tej sali, prawda? I nie wchodź tam. I zaczęliśmy się zastanawiać właśnie też, co z tym zrobić, ale też zastanawialiśmy się, czego my potrzebujemy, my jako wychowawcy, bo rzeczywiście to jest dla naszej grupy, dla zespołu klasowego, czyli dla mnie i dla moich wychowanków, dla moich uczniów, jest to taki szczególny trochę moment. I wydaje mi się, że to jest chyba kluczowe, żeby od tego zaczynać, myśleć sobie o potrzebach wszystkich tych grup, bo one często są wspólne, idziemy w jednym kierunku, ale bywa tak, że się wykluczają. I to, o czym ty, Maćku, mówiłeś i ty, Olu, mówiłaś też o tym, że punktem wyjścia wszystkiego jest rozmowa. Bez rozmowy i bez takiego, wiecie, zobaczenia też swoich potrzeb nic się nie zadzieje, bo trudno na siłę powiedzieć rodzicom: wchodźcie i to jest wasza przestrzeń, bo ja pamiętam takie swoje zakończenie, kiedy miałam czwartoklasistów i przyszło naprawdę więcej rodziców niż mam uczniów w klasie. Po pierwsze, nie mieli się gdzie zmieścić, po drugie, dzieci dostały, no już tak powiem kolokwialnie, jakiegoś małpiego rozumu i ja nie mogłam ogarnąć tej grupy. Więc wszystko to, co mogłam sobie zaplanować, to, co chciałam podsumować, to po prostu się nie zadziało, bo było to niemożliwe. I teraz myślę, że każdy z wychowawców, to jest ważne, żeby pomyślał o tym, jaką on ma grupę. Jaką ma grupę rodziców, jaką ma grupę dzieci i też jakie ma swoje potrzeby i co chce zrealizować w tym momencie, jednym krótkim momencie, czy jednym krótkim takim dniu, godzinie czy dwóch zakończenia tego roku szkolnego. Jeżeli od tego wyjdziemy i zobaczymy, czego my potrzebujemy, to wtedy będzie chyba nam łatwiej też komunikować się z rodzicami. I ja nawet zachęcam do tego, żeby ta komunikacja taka była wręcz otwarta, żeby powiedzieć rodzicom, czy napisać do nich maila przed zakończeniem roku, że ze względu tego, że ten rok przeżyliśmy na przykład w jakimś konflikcie, takim dużym klasowym konflikcie, to chcemy z uczniami zostać sami. I że prosimy rodziców, że zakończenie roku potrwa 1,5 godziny i że za 1,5 godziny mogą odebrać dzieci. Fajnym pomysłem też, jeśli szkoła oczywiście może to zrobić, jest zaproponowanie czegoś rodzicom. Jeśli w szkole pracuje psycholog czy pedagog, u nas akurat psycholożek jest 4, więc naprawdę możemy zaproponować jakieś wspólne spotkanie, nawet na stołówce szkolnej chociażby, gdzie oni mogą sobie przyjść i nawet ze sobą posiedzieć, bo rodzice się znają, to często są jakieś towarzyskie równozależności, a być może warto im zaproponować, nie wiem, jakąś skrzynkę takich podsumowań, czy sukcesów, czy czegokolwiek innego. Ja też myślę czasami, nie powiem, że zawsze, ale myślę czasami o tym, jak włączyć rodziców w to zakończenie roku, bo włączamy ich w rozpoczęcie. To znaczy na pierwszym spotkaniu ja często proszę moich rodziców, żeby napisali dzieciom list. Zdarza się, że te listy piszą moje dzieci do rodziców. Tak na przykład zrobiłam, kiedy dzieci przechodziły do innego poziomu edukacyjnego i dzieci pisały taki list Fear in the Hat, tak nazywa się to ćwiczenie, czyli obawy w kapeluszu. Dzieci pisały o tym, czego się obawiają i te listy dostali rodzice na zebraniu. Dzieci oczywiście wiedziały, że rodzice dostaną te listy. Reakcja rodziców była różna i rodzice na ten list odpisywali dzieciom. Więc być może tutaj też warto poprosić o taki list wcześniej, że jeżeli rodzice są na tyle otwarci i chcą się w to włączyć, to można im zaproponować napisanie kilku słów, może nagranie jakichś kilku zdań, może właśnie, nie wiem, włączanie tego czy puszczanie tego dzieciom będzie takim dobrym momentem. Chociaż muszę powiedzieć, że to wszystko naprawdę zależy od grupy. I ja wierzę w to głęboko, że każdy wychowawca wie, czego potrzebują ich dzieci. Że jeśli mamy w grupie dzieci, które mają niskie poczucie własnej wartości, to taka wypowiedź mamy gdzieś może być naprawdę fajnym sposobem na zbudowanie właśnie tego, co ja doceniam. Bo myślę sobie, że w życiu tak codziennym to też często nam gdzieś to umyka i jak dziecko wraca, no to świadectwo się odkłada i być może to będzie tylko jedyny taki moment, żeby dziecko zobaczyło, przeczytało samo, usłyszało, z czego mama jest dumna i co bardzo docenia. Zachęcam też, żeby otwarcie mówić rodzicom, że naprawdę proszę, żeby państwa nie było, bo jest to dla mnie czas i dla dzieci i zostawcie go nam. Najczęściej wtedy pojawia się problem zdjęć. No ale przecież te zdjęcia, to się wręcza, to świadectwo, wiecie. Ja wiem, że się uśmiechacie, bo pracujecie trochę w innych realiach niż ja, ale rzeczywiście dla rodziców to zdjęcie z panią jest niezwykle ważne I u mnie rodzice sami wpadli na ten pomysł, że wyznaczą jedną panią, która będzie robiła wszystkie zdjęcia, i ona była i obfotografowała nas z każdej strony i zdjęcia zamieściła rodzicom gdzieś na jakiejś grupie takiej klasowej. No rzeczywiście w szkole podstawowej taka wspólnota rodzicielska to jest naprawdę drugi organizm. Znaczy wychowawca pracuje z jedną grupą uczniowską, ale pracuję też z grupą rodziców i muszę wam powiedzieć, że rodzice mogą bardzo też pomóc, ale też bardzo czasami, i to jest taka duża praca, na którą może nie do końca jesteśmy przygotowani, bo to jest też taka praca z dorosłymi, bo często te konflikty gdzieś między rodzicami się przenoszą później na dzieci, no ale to pewnie jest nie temat na dziś. Edyto, słuchałam Cię i jednocześnie notowałam, bo powiedziałaś o tylu ciekawych rzeczach. W ogóle te zadania, te zabawy, zaraz jeszcze będziemy chcieli posłuchać więcej o tym, co można zrobić z okazji zakończenia roku. Już teraz sygnalizuję, że te kwestie się pojawią, że my jeszcze poszerzymy ten repertuar możliwych działań. Wspominałaś o listach. Ja sama też chcę się podzielić takim zadaniem, które wykonywałam sobie w mojej pracy wychowawczej z uczniami, uczennicami, ich rodzicami. Ja to robiłam tak, że na zebraniu rodzicom dawałam do wyboru karty Dixit. Ja mam kilka talii tych kart i że wybierali, która karta przypomina im ich dziecko. I wkładali tę kartę do koperty i do tego mieli kartki z pisaniem uzasadnienia. Dlaczego ta karta przypomina mi Ciebie? Wydaje mi się, że to był ciekawy sposób też, żeby dać taką przestrzeń rodzicom i dzieciom być może do przyjrzenia się tego, co się zmienia w tym dziecku albo co w nim zostaje, dlatego że to było zadanie, które wykonywaliśmy, gdy oni byli w pierwszej czy drugiej klasie szkoły średniej, czyli to jest taki czas przemian, czas, kiedy dużo się dzieje w tej młodej osobie, więc też okazja dla rodziców, żeby się przyjrzeć temu, czy w tym dziecku jest coś nowego, czy może tracimy gdzieś ten kontakt, bo te karty Dixit, wiecie Państwo, one są takie, dają potencjał interpretacyjny bardzo duży, niektóre są dynamiczne, pokazują jakieś działania, a z drugiej strony uczniom dałam do wyboru kilka pytań, o czym by chcieli napisać do swoich rodziców, co chciałabym robić razem z Tobą, albo co pamiętam, że kiedyś robiliśmy i to było miłe. Tam jeszcze jakieś inne były rzeczy też do wyboru. Pamiętam, że biorąc pod uwagę, że to są nastolatkowie, też powiedziałam, że jeżeli to jest dla nich trudne, to nie muszą pisać nic, mogą po prostu włożyć taką pustą kartkę. Ryzykowne, ale zastanawiałam się, jak zarządzić tym zadaniem, żeby ono nie było takie, wiecie Państwo, ex cathedra i takie całkowicie wymuszone. Listy to jest świetne narzędzie do pracy w szkole. A podsumowując trochę ten wątek rodziców, chociaż może on jeszcze do nas wróci, wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, co powiedziałaś o tym, że rodzice czasem potrzebują po prostu ze sobą pogadać i myślę, że ze strony szkoły już samo wyznaczenie jakiejś przestrzeni dla rodziców jest bardzo fajnym pokazaniem, że w tej szkole jest dla nich miejsce, w takim dosłownym i przenośnym sensie. Jeżeli nie mamy takich zasobów jak zaplecze psychologiczno-pedagogiczne i 4 psycholożki, które pracują w szkole, to jest naprawdę dużo. Nawet jeżeli nie mamy tych psychologów dostępnych, to można po prostu zorganizować miejsce, zaprosić, na stołówkę, która stoi pusta w dniu zakończenia roku, żeby oni tam sobie razem posiedzieli i pogadali, bo już samo to może dużo zmienić i rzeczywiście może dużo dać, nie, że będą stać sobie tam w 2-3-osobowych grupkach na korytarzu, tylko może jakoś bardziej się przemieszają. Także bardzo fajne animowanie tutaj tych relacji z rodzicami. Widzę, że tutaj piętrzą nam się działania. Okazuje się nagle, że być może jest dużo fajnych rzeczy do zrobienia, takich, o których nie myśleliśmy wcześniej w związku z zakończeniem roku szkolnego. Macieju, skłaniam się już powoli ku Tobie. Czy gdy patrzysz na te działania związane z kończeniem roku szkolnego, czy dla Ciebie to jest jakiś jeden moment, czy być może te działania można zorganizować w jakieś etapy? Opowiedz nam o tym, proszę. Ja jestem troszeczkę, proszę Państwa i drogie prowadząca i prelegentko, ja zawsze jestem w promocji, to nie widać za bardzo, bo się rozmazuje niestety, ale to jest publikacja nasza, WTP, Wychowanie to Podstawa. Muszą mi Państwo uwierzyć, a za chwilę możemy dać link do tej publikacji, bo ona też jest w naszych zasobach Centrum Edukacji Obywatelskiej i ja zawsze jakoś tak przy tych webinarach mam takie myślenie o tym procesie, etapach procesu grupowego. Wydaje mi się to szalenie ułatwiające sprawę dla wszystkich wychowawców, to znaczy to, że w ogóle jest coś takiego jak taki cykl naturalny dla grupy i właśnie jedną w zależności od tego, którą metodologią idziemy, to ten cykl ma albo 4 etapy, albo 5 etapów. Natomiast bez względu na to, ile etapów ma cykl procesu grupowego, ostatnim jest etap końcowy, nazywany też etapem tak zwanej żałoby. Ta żałoba może w ogólnym takim potocznym znaczeniu kojarzy nam się bardzo negatywnie, więc może lepiej zostać przy tej, o, dzięki Olu, dzięki. Lepiej może zostać przy tej nazwie etapu końcowego. To znaczy naturalnym etapem dla grupy jest to, że się coś kończy, natomiast badacze mądrzy od nauk społecznych zbadali, proszę Państwa, że my w Polsce najgorzej obstawiamy to zakończenie. W ogóle, że my społecznie nie zamykamy. Jakby to ma swoje podłoże antropologiczne, może nie będę odpływał za daleko, i też psychologiczne. Jesteśmy w pewnych konsekwencjach tego, dlatego ja chciałbym być liderem zmiany w polskiej szkole, jeśli chodzi o domykanie, zamykanie i wnoszenie przede wszystkim świadomości w to, że warto zamykać i kończyć. W związku z tym też cieszę się, że mamy dzisiaj cały webinar poświęcony właśnie zamykaniu. No i ta faza mówi o tym, że bez względu na to, czy to grupie się podoba, czy nie, no to wchodzi w taki moment, w którym coś się kończy i czasem to będzie rzeczywiście zerwanie relacji i zamknięcie szkoły, a czasem to będzie zamknięcie chociażby etapu klasy 7, tak jak Edyto, Ty mówiłaś i sama już nazwałaś, że coś pod skórą jest takiego, że się zmienia coś w tej grupie, prawda? I to jest naturalny stan taki, który warto byłoby zaobserwować sobie jako wychowawca, że coś nam się zmienia. Ale nie musimy tej wiedzy traktować jako tajemną. I tutaj już przechodzę do takich swoich praktycznych działań, że ja bardzo mocno ze swoją grupą wychowawczą wchodzę w świadomość tego procesu, to znaczy raz na jakiś czas sprawdzam, gdzie jesteśmy jako grupa, przez którą fazę przechodzimy, bo można cyklicznie z jedną grupą przejść kilka razy przez te fazy, one się mogą też wydarzać na przykład w całym cyklu, tylko wszystko jest raz, natomiast zawsze na koniec roku, jak jest tak jak teraz, czerwiec, no to wchodzimy w tę fazę końca. I to nie będzie dla nas naturalne, żeby w tej fazie końca się odnaleźć, tak, jeżeli o tym nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy, więc warto, myślę, że w ogóle wnieść świadomość w to, że w związku z tym, że kończymy, pojawiają się w nas pewne reakcje na ten koniec i to mogą być w zależności od tego, jaki to jest koniec, czy to jest już naprawdę taki nieodwracalny koniec, czy jest to na przykład rozstanie się na wakacje, ale może jeżeli chcemy iść na wakacje, to chcemy, żeby coś się już w tej grupie zamknęło, na przykład już jestem zmęczony pewnymi działaniami albo już na przykład mam dosyć bardzo dyrektywnie załatwiać pewne rzeczy w klasie i też mogę wykorzystać ten moment fazy końca do tego, żeby zamknąć i pożegnać z grupą ten moment, tak? To ja mam takie doświadczenia, na przykład takich trudnych doświadczeń relacyjnych, w których ja cały czas musiałem być w roli facylitatora, że ciągle, mimo że to były już dorosłe częściowo osoby, osoby z mojej klasy, ja ciągle musiałem być w tym i wykorzystałem ten moment, powiedziałem im, że słuchajcie, domykamy rok, ale też ja domykam swoją rolę, ja Wam dziękuję za to, nie chcę już dalej być w tej funkcji. Mówię, chciałbym, żebyśmy teraz jakoś z tym popracowali, żebyśmy mogli to zmienić. No inaczej się sprawa ma, jeżeli w ogóle rozstajemy się z grupą, wtedy też dobrze dać reakcję dla siebie i dla grupy emocjonalną. My jakby najczęstszą taką reakcją z badań wynika, że jest albo takie bycie surowym, wycofywanie się w jakiś rodzaj surowości i wchodzenie w rolę, odsuwanie się od swoich emocji osobistych, które mamy z grupą, a drugi model to jest model uwodzenia, czyli na końcu zaczynamy być najcudowniejsi, najwspanialsi i już nie dajemy cukierka, tylko dajemy tabliczkę czekolady, mówiąc metaforycznie, znaczy, żeby nas tak naprawdę słodko wszyscy zapamiętali. Także ja jakoś tak uwzględniam to, sam jestem w dużej zmianie życiowej i tę zmianę zafundowałem w swojej społeczności szkolnej, W związku z tym, no tak mogę powiedzieć, że wiem, o czym mówię, bo sam ten tort teraz po kawałku każdego dnia jem. Dzięki, bardzo ciekawe jest to, co mówiłeś o relacjach, szczególnie, że ja myślę, że jak większość w ogóle dzisiaj nauczycielek i nauczycieli, jakoś tam interesuje się taką elementarną psychologią, psychoterapią. Też to są takie pomoce, które mogą nas wesprzeć po prostu wychowawczo i myślę teraz, nie wiem czy Państwo kojarzą, o takim nurcie psychoterapeutycznym gestaltu. Gestalt to jest w ogóle nurt psychoterapeutyczny, który właśnie polega na między innymi zamykaniu etapów życia. To jest ten motyw, który się przewija przez wszystkie fabuły, filmy, książki, w których bohater na przykład wraca do domu rodzinnego, bo tam ma różne niedomknięte sprawy i musi je sobie podomykać, więc to jest rzeczywiście takie mocno zakorzenione w naszej podmiotowości, w naszej wyobraźni, no i gdzieś tam w relacjach z innymi. Także fajnie, że sobie jeszcze uważniliśmy te kwestie samego domykania. Polecamy wszystkim publikację Wychowanie to podstawa, o której wspominał Maciej. No i cóż, nie wiem jak Państwo, ale ja już bardzo się cieszę na kolejną część naszego spotkania, w trakcie której Edyta opowie trochę więcej o tych zadaniach, ćwiczeniach, zabawach integracyjnych, które mogą towarzyszyć kończeniu roku szkolnego. Ja wiem, że ten efekt wow może być przereklamowany, ale może czasem warto sięgnąć po coś bardziej inspirującego, po jakieś kreatywne rozwiązania. I zanim jeszcze dopuszczę Ciebie, Edyto, do głosu, to mam taką prośbę do Państwa. Być może są tutaj osoby, które też mają do zaproponowania jakieś ciekawe gry, aktywności, więc bardzo prosimy dzielić się za pośrednictwem czatu. Korzystajmy z niego. Można też korzystać z czatu, żeby zadawać naszym ekspertkom, naszym ekspertowi, ekspertce pytania, bo już powoli będę chciała też włączyć Państwa do głosu. Może pojawią się jakieś pytania, wątpliwości albo właśnie pomysły na działania. To też proszę koniecznie pisać i Edyto, bardzo proszę. Ja z racji tego, że rzeczywiście, wiecie, no zmagam się na takim pierwszym froncie, to mam rzeczywiście trochę różnych propozycji i staram się je wykorzystywać też różnie bardzo. Właściwie w zależności od tego, jakie ja mam dzieci i która to jest klasa, bo moje dzieci bardzo się zmieniają. Po prostu wczoraj wyszłam z moją klasą tak na powietrze, na takie tereny przed szkołą i spotkaliśmy ich wychowawczynię z klasy 1-3 i ona stwierdziła, że nie może ich poznać, bo rzeczywiście bardzo mocno się zmienili. I ja w zeszłym roku to trochę wykorzystałam, bo na zakończenie roku wyszukałam różne zdjęcia z różnych wydarzeń od czwartej klasy i te zdjęcia, gdzie oni trochę byli pokazani, ale najczęściej oni byli gdzieś tyłem albo była taka jakaś sytuacja i włączyłam te zdjęcia na zakończenie roku i prosiłam ich, aby odgadli, który to jest rok ich bycia w szkole i co to za sytuacja jest. Naprawdę wzbudziło to taką ich radość, kiedy oni sami zobaczyli taką zmianę, wiecie, taką fizyczną zmianę, jak my się zmieniamy też fizycznie, bo być może też warto wykorzystać ten moment, żeby tą zmianę w sobie zobaczyć, żeby zobaczyć, jak się zmieniam, jak się zachowywałem, jak wyglądałem, jak dzisiaj to się wszystko układa. I dla mnie też ten okres w ogóle zamykania roku i tego podsumowywania, bo ja jestem w trakcie oceniania zachowania i ja to robię po prostu na takiej zasadzie, że ja rozmawiam z każdym indywidualnie i pytam ich o to, jak oni siebie widzą, co jest trudne dla nich, co doceniają w sobie też i bardzo dużo o tych zmianach moje dzieci mówiły. Nawet dzisiaj miałam dużo takich rozmów, gdzie oni właśnie widzą, jak bardzo się zmienili. Czasami się uronił i kiedy doświadczają tego, że na przykład pokonali jakąś swoją dużą trudność w tym roku szkolnym. Więc rzeczywiście można zacząć od takich zdjęć. To jest radosny taki moment, bo wywołuje dużo śmiechu. Takie najprostsze rzeczy, które możemy zrobić w klasie, to jest nawet, nie wiem, wykorzystanie mapy. Można ją wykorzystać, taką mapę na rzutniku lub taką papierową, zwykłą mapę Polski, którą można sobie od geografa pożyczyć i żeby dzieci zaznaczały, gdzie wybierają się na wakacje, żeby też trochę ich zaprojektować, że to jest ten czas takiego odpoczynku, bycia też na zewnątrz, ale też żebyśmy mieli okazję. Można zainicjować na przykład, że zbieramy sobie zdjęcia albo wysyłamy wszyscy do szkoły pocztówki, bo dzisiaj pocztówki to już w ogóle pewnie zapomniany przedmiot, więc wysyłamy wszyscy do szkoły pocztówki do swojej klasy i potem możemy z nich zrobić coś na wejście. Dla mnie takie działania to też jest ważne, żeby one miały właśnie taką ciągłość, czyli jeżeli na przykład pisali rodzice listy do dzieci na początku roku, to można te listy otworzyć na koniec, albo jeśli pisali właśnie takie listy czy swoje refleksje na początek, to fajnie też to otworzyć. W mojej klasie my mocno pracujemy z celem, z takim określaniem, nazywaniem sobie celów. Uczniowie nad tym pracują, bo jest to jakby istota oceniania zachowania w mojej szkole, że dziecko samo stawia sobie cel i samo do tego celu dąży. To też może być taki moment, gdzie możemy te karty jakieś, u mnie to są takie jakby karty, które ja zbieram i uczniowie sobie sami piszą, żeby oni mogli się odnieść i często mówią, że a ja to nie pamiętam, jaki ja sobie cel stawiałem w tym roku. I jak patrzą, to mówią, o, naprawdę taki cel miałem, to dziwne, bo na przykład tak bardzo się zmieniłem, że już dzisiaj tego celu bym sobie tak nie określił. Ja mam jedną rzecz, którą w klasie robię właściwie zawsze od kilku lat. Jak wręczam uczniom moim świadectwa, to oczywiście ja wręczam, tak jak mówiłam, wszystkie w klasie bez zróżnicowania, czy to jest z wyróżnieniem, czy nie. I też wszystkie dzieci u nas dostają nagrody książkowe i w każdej jest dedykacja, ale to nie jest taki dyplom, wiecie, wydrukowany, taki kopiuj w klej, tylko zawsze piszemy jakieś osobiste rzeczy. I zajmuje mi to trochę czasu. Ja mam co prawda tylko 20 uczniów w klasie, ale staram się zawsze każdemu napisać kilka takich słów skierowanych do niego i przy tej okazji na takiej małej karteczce zapisuję taką charakterystykę tej osoby. I jak przychodzi do wręczenia świadectwa, to ja zawsze czytam ten opis i uczniowie sami muszą zgadnąć, kto to jest. Bywa przy tym trochę śmiechu, bo zawsze tą wskazówkę, że na przykład moja Maja zadaje najwięcej pytań w klasie, więc gdybym ja to powiedziała od razu, że najwięcej pytań zadaje, to wszyscy by wiedzieli, więc tę wskazówkę zawsze zostawiam na koniec. I kiedy zrobiłam to pierwszy raz, to zrobiłam to bardziej dla siebie, a w tej chwili bardziej robię to tak, że ja im to później daję, bo rodzice bardzo prosili mnie, żeby dzieci to dostały. To jest takie jakby trochę, wiecie, widzenie moimi oczami tego. No i też trochę takie zderzenie tego, jak ja widzę ich i jak oni widzą siebie. Można bardzo też fajnie wykorzystać zakończenie roku w taki sposób, gdzie możemy wykorzystać jakąś rywalizację, jakieś zagadki, mogą dzieci obliczać, ile będzie dni wakacji, ile dni chodzili do szkoły, która liczba jest większa albo mniejsza, to mogą robić oczywiście w klasach młodszych. Mogą też współpracować, tworzyć na przykład jakieś rebusy na zakończenie roku. Wszystko zależy od tego, jaką mamy klasę, jaką mamy grupę i ile mamy czasu oczywiście. No i przede wszystkim też od tego, jakie mają też jakby oczekiwania właśnie wszystkie strony tego bycia w szkole, czyli zarówno rodzice, jak i my, jak i wszyscy inni. Można wykorzystać ankietę, taką zwykłą ankietę w Google'ach, żeby na przykład zadać pytanie, kto w naszej klasie jest najbardziej zabawny, najbardziej obowiązkowy i wiecie, to też jest fajnie wymyślić takie fajne pytanie i to później im to pokazać. Kilka lat temu stworzyli moi uczniowie sami dla siebie taką grę tabu, pewnie wszystkim wam znaną, że wymyślali jakąś osobę i trzeba było ją opisać, nie używając tam kilku słów, które oni tam stworzyli. I też bardzo fajnie to wyszło. Czyli jest to taki moment, u mnie burza, nie wiem, czy słychać, taki moment spotkania. Ale wiecie co, jak tak sobie myślę zawsze o tym zakończeniu tego roku, w tym roku zaplanowałam jeszcze coś innego. Będziemy mieć 2 koszyki i będziemy się zastanawiać, co zostawiam z tego roku dla siebie, jakie moje emocje, jakie moje przeżycie, jaką sytuację chcę zostawić w swoim sercu nawet, albo w moich myślach na ten rok, a co chcę wyrzucić. Bo właśnie mówiłam wam, że ja miałam rzeczywiście w tym roku taki rok konfliktowy. Na szczęście udało nam się z tych konfliktów jakoś wyjść obronną ręką jak na razie. I wiem, że są osoby, które chciałyby dużo z tych konfliktów wyrzucić po prostu i oczywiście nie dojdzie do spalenia, ale do wyrzucenia do kosza myślę, że tak. I jeszcze jedna rzecz, jak rozmawiałam właśnie też z Wami, przygotowując się do tego spotkania i rozmawiałam z Maćkiem, to zadaję sobie zawsze takie pytanie, jak połączyć oczekiwania uczniów i nie przytłoczyć ich tymi moimi pomysłami na zakończenie roku. Że to jest naprawdę ważne, żeby ich słuchać, bo ja mam oczywiście też takich uczniów, którzy oczekują, że pani tam da świadectwo i powie żegnajcie. Jak ich przekonać do tego, że może fajnie warto pobyć trochę razem, żeby broń Boże nie forsować niczego na siłę i żeby też ich właśnie słuchać i pozwolić im być częścią i też decydować, a być może też dać im szansę na to, żeby oni zakończyli ten rok, może oni coś przygotują. Moje dziewczyny kiedyś, co prawda nie na zakończenie, ale na taki dzień z wychowawcą przygotowały takie podchody klasowe w klasie, słuchajcie, się odbywały, ukryły kilka zadań w klasie i dały wskazówki, była po prostu mega aktywnie i też tak po prostu, żeby to pozytywnie zakończyć. Nie będę mówić tutaj o takich momentach, o których wy mówiliście, że kiedy już się żegnamy i płaczemy, bo ja rzeczywiście jestem, Maćku, raczej z tych, którzy po prostu są bardzo mili na zakończenie. I dzisiaj sobie tak pomyślałam, że to jest chyba też trochę tak, że ja bym chciała, żeby oni tak mnie dobrze wspominali. I wtedy jestem kochana i rzeczywiście oczy mam w mokrym miejscu. Strasznie jestem ciekawa, bardzo waszych, więc patrzę na czat z niecierpliwością, czy tam się coś pojawi, waszych również pomysłów różnych, bo na pewno co szkoła, to zwyczaje. Tak się składa, że mi tutaj przyszły na myśl jakieś reminiscencje takich działań, które wykonywałam z uczniami w związku z zakończeniem. Przepraszam, bo z tego kota w tle, on jest po prostu bardzo atencyjnym kotem, w jakiś nieracjonalny sposób to zostało rozpoznane, gdzie się polaryzuje uwaga wszystkich, Rudziu, naprawdę. Opowiadałaś o tym uczniu, czy też uczennicy, osobie, która zapisała sobie jakiś cel, a potem pod koniec, rozumiem, roku szkolnego ten ktoś już powiedział, ej, naprawdę miałem taki cel dzisiaj, to już dla mnie nie jest być może tak ważne. Ja zrobiłam z moimi uczniami coś takiego, co chyba też sporo osób robi, że w pierwszej klasie pisali listy do siebie samych, jak będą kończyć szkołę. I teraz otwierali je właśnie na koniec czwartej klasy. I jeden mój uczeń, słuchajcie, powiedział, bo ja spytałam, oni czytają te listy, oczywiście dałam im pełną swobodę, żeby czytali po swojemu, niektórzy tam łezkę uronili, no ale widzę, że już skończył jeden uczeń z pierwszych ławek, to go pytam delikatnie, no jak, zmieniłeś się? A on odpowiada, proszę pani, ta osoba, która pisała ten list, to już nie żyje, ja jestem już zupełnie innym człowiekiem, tamtego Karola już nie ma. No i radykalna odpowiedź, ale chyba właściwie reszta, większość pozostałych osób w klasie zgodziłaby się, bo z tego, co zdążyłam się zorientować, z tego, jak to odczułam, no jednak szkoła średnia to jest taki skok rozwojowy, taki jakiś boost świadomości, że rzeczywiście pod koniec liceum, szczególnie jeżeli trwało 4 lata, już faktycznie w pewnym momencie jest się inną osobą. Mogę też podzielić się takim fajnym zadaniem, które robiłam z moimi uczniami, a którego nauczyłam się podczas laboratorium edukacji z CEO, na które miałam możliwość wyjechać. Bierzemy kartkę i średnio widać. Dobra, bierzemy po prostu kartkę i prosimy uczniów, by stanęli w kole, a następnie stanęli na takiej kartce. Nie wiem, czy znacie takie zadanie. A potem oni stojąc na tej kartce, słuchajcie, odrysowują buty swoje, stopy, ślady stóp. I potem nauczyciel prosi, by przeszli o jedno miejsce w prawo na przykład, i żeby weszli w czyjeś buty, wiecie. Tam jest też imię zapisane na tej kartce, czyja to jest kartka, czyje to są ślady stóp i tak dalej. Boże, świetne zadanie w ogóle. Gdy mi je pokazywano, my je najpierw robiliśmy jako nauczyciele. I słuchajcie, gdy już wejdziecie w te czyjeś buty, to potem nauczyciel czyta z takiej listy, na przykład ta osoba, którą jesteś teraz, wstaje rano, trochę zaspana, je śniadanie. Co je na to śniadanie? Albo gdyby ta osoba była instrumentem, to jakim? Albo gdyby ta osoba, wyobraź sobie, że ta osoba, którą jesteś, jest teraz na emeryturze. Co na tej emeryturze robi? I przy każdym pytaniu zmieniamy o jedno miejsce. Więc wiecie, uczeń z założenia przechodzi przez cały krąg, przez całą klasę i odpowiada na stos takich metaforycznych, abstrakcyjnych pytań. No, uczniom to się bardzo spodobało, tak samo jak mi wcześniej, gdy sama robiłam to zadanie, I pamiętam, że później brali te kartki do domu, tacy zaintrygowani, zaciekawieni tym, jak są widziani przez inne osoby. To jest zresztą fajne pole do dyskusji później. Jak się czuliście, gdy czytaliście te kartki? Czy czujecie, że każdy tutaj was zna po tych 4 latach liceum? Czy niekoniecznie? No dobra, słuchajcie, póki co żadne pytania na czasie nie padły. Nie padły też przykłady aktywności, ale może coś jeszcze się pojawi. Nie ustajemy w wyczekiwaniu. A w międzyczasie, Macieju, teraz chciałabym porozmawiać z tobą o tym, co według ciebie warto podsumować właśnie w szkole średniej, pracując z osobami, które już wchodzą w dorosłość. Ja sama bezwiednie teraz trochę uwypukliłam tę kwestię, że to jest taki szczególny wiek, że oni już tak naprawdę, będąc już prawie dorosłymi ludźmi, też oczekują, że będą trochę inaczej traktowani niż gdy byli na przykład w szkole podstawowej. Czy możesz nam opowiedzieć o specyfice tego okresu? Znaczy oni oczekują, ja bym powiedział, że ja też oczekuję od świata szkół ponadpodstawowych, żebyśmy to robili, bo w tej kulturze liceum i technikum niewiele się zmienia w momencie, w którym uczeń osiąga pełnoletność. No, dla mnie jest to znacząca zmiana, bo jest to osoba, która prawnie już może podejmować wszystkie decyzje za siebie. To tak na marginesie dodam, że to też ważne, żebyśmy jakiś rytuał wejścia w tę dorosłość robili w procesie wychowawczym, w którym się znajdujemy z grupą. Ja, proszę Państwa, idąc trochę za Tobą, Edyto, i Tobą, Olu, wypisałem sobie kilka takich, może naście nawet, ale pewnie o kilku opowiem, aktywnościach, bo ja wiem, że Państwo, którzy nas słuchacie, lubicie konkretnie, zresztą my jako praktycy też lubimy, żeby było jakieś wejście teoretyczne, trochę takiego wejścia, ale żebyśmy wyszli przynajmniej z tymi 3 jakimiś dobrymi metodami. Także opowiem Państwu, co się może zadziać i co się zadziewało u mnie na różnych etapach końca roku. Też tak jak u Was, moi uczniowie pisali listy do samych siebie, natomiast ponieważ ja do teraz pracowałem w szkole, w której to była ogromna szkoła, jest ogromna szkoła i tam jest dość duża rotacja, jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o poziomy, i często jest tak, że nie mamy klasy w całym cyklu, więc ja korzystając z tego robiłem takie listy na rok, na początku i na końcu, i nie tylko w klasie wychowawczej. I rzeczywiście ten list pisany na rok też jest bardzo ciekawy. Bym powiedział, że jest żywy. To nie ma tego efektu zmiany, transformacji albo powstawania Feniksa z popiołu, tylko jest raczej taki moment refleksji, pytania tego, co jest aktualne, a co nie. Drugą taką metodą, która myślę, że jest może troszeczkę taką metodą, w której się głębiej pracuje wychowawczo, jest taka metoda pisania z uczniami mojego CV za 10 lat. I uczniowie tworzą swoje CV, które wyobrażają sobie, że za 10 lat będzie ono aktualne. I ja mam taką metodę, żeby to też żyło. W każdym roku, co roku bierzemy kolorowe zakreślacze i na tym CV zakreślamy kolorem wszystko to, co przybliża mnie do tego, żeby te rzeczy w tym CV się, że tak powiem, spełniły. Ewentualnie też bardzo często jest taki motyw, że to CV skręca i pojawią się skreślenia, ale nie piszemy nowego CV, tylko nanosimy cały czas zmiany na nie i ono tak co roku sobie żyje i pracuje. Jest potem bardzo ciekawe, że takie kolorowe mapy wręcz powstają, bo to jest dużo skreśleń, jest dużo kolorów, jest dużo takich, że zamiana czegoś na coś. Już nie chcą być wszyscy nauczycielami języka polskiego. Żartuję, to nigdy nie jest. No tylko powiedzmy, chcą być, powiedzmy, ja mam dużo w pamięci ekonomów na przykład, albo fachowców od zarządzania. No, to jest takie, ja to bardzo lubię. Dla mnie to jest jakoś bardzo rozwojowe. Wiecie, jak pracuję i też wydaje mi się, że to kształtuje w ogóle taką kulturę myślenia o przyszłości i ten koniec roku, kiedy mamy ten tydzień czy 2 tygodnie, na końcu jest fajnym momentem na to, żeby takie rzeczy sobie porobić i popracować. Jest to bardzo użyteczne. Myślę, że ja to tak czuję, że to naprawdę jest użyteczne. Motyw kolorowych pasków. Przywijają nam się te czerwone paski. Tak naprawdę, szanowni Państwo, są paski biało-czerwone, bo tam jest ukryte barwy ojczyste są. My mówimy potocznie o kolorze czerwonym. Natomiast, żeby zejść troszeczkę już z takiego patosu tego biało-czerwonego paska, chciałbym też wypromować taki model partycypowania w rozdawaniu tych wyróżnień z tym, że możemy to robić z uczniami i to jest też prosta metoda wycięcia kolorowych pasków z kolorowych kartek i praca na tym, żeby w ogóle poprzydzielać sobie nawzajem te paski, żeby określić nawet właśnie praca też z kolorem, że wybieram jakiś kolor dla danej osoby i piszę dlaczego ten, albo piszę, ja to jestem taki gadany bardziej jako wychowawca, czyli bardziej mówimy o tym, że ten kolor wręczam powiedzmy Patrycji, no bo on mi się skojarzył z tym, a ona właśnie jest wyróżniona w tej i w tej kategorii jeśli chodzi o naszą grupę, czy w ogóle stosunek do edukacji, czy edukację. Też ciekawe, interaktywne, no i takie, to ma taką, daje bardzo dużo zasobów się uruchamia, no bo jednak chcę tu dużo, trzeba coś wymyślić, więc ludzie zaczynają kotłować na temat zasobów w grupie. Jeśli chodzi o cele, to tylko dołączę się do Was, że ja pracuję z takimi celami na semestr, nazywam to celomat i żeby, tak jak Edytka mówisz, nie umykały, to ja robię dokument współdzielony i tam jest jak już Olu o gesztalcie powiedziałeś, to ja powiem o terapii poznawczo-behawioralnej. Tam są tabelki i ja mam taką tabelkę, imię, nazwisko, jaki mam cel na dany semestr, po czym poznam, że ten cel się spełni i jak będę świętowała to, że ten cel osiągnęłam. Ten dokument jest współdzielony, ja go sobie mam i później jak jest moment sądu tak zwanego, to się odpala, wszyscy wiedzą, bo my przy sobie to ustalaliśmy, więc te cele są jawne, no i jedziemy z tabelą wtedy i po kolei jest dyskusja, głos oczywiście ma osoba, czy ona weszła w ten cel, nie weszła, że absolutnie ona już nie chce świętować z Karoliną i nigdzie z nią nie pójdzie, czy tam ktoś chciał do McDonalda, ale teraz absolutnie już tego nie zrobi. Też jest dużo zmian, natomiast widzę to, że nawet jeśli czuję, że to jest absolutna kapusta w tej klasie, że to nie działa, że to w ogóle uwaga uczniów jest gdzie indziej niż w tych celach, to po roku wchodzi nawyk, że jest kultura pracy z celem, i jak oni widzą, że to jest w ogóle w moim repertuarze wychowawczym i kropka i ja się ujumałem tego, no to będzie. I oni wchodzą wtedy jakby, jest to zawieszone, no dobra, tam jakiś prosty sobie chociaż wybiorę, żeby miał. I ciach, 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 to idzie. To jest fajne. To jest takie porządkujące, też nadające, myślę, jakiś taki pozaedukacyjny też sens. Jeśli chodzi, słuchajcie, jeszcze, nie wiem, czy mam jeszcze mówić, czy już, Olu, mam mówić jeszcze, dobra, bo jeszcze mam. Ja naturalnie jeszcze będę miała do Was obojga pytania, natomiast nie ukrywam, że to, o czym teraz mówisz, wydaje mi się takim clou naszego spotkania, no. Więc jeżeli masz coś tam jeszcze, to mam. Śmiało. Dobra, to będę mówił, bo jeszcze tak pozbierałem trochę takich końcoworocznych praktyk. Myślę, że też, ja to się tak powiem Państwu szczerze, trochę tego obawiałem, ale ważna jest też ewaluacja pod kątem tego, jak grupa w ogóle się czuje ze mną jako wychowawcą. I to nie trzeba jakichś trudnych pytań sobie tam zadawać, tylko mnie koleżanka tak przygotowała, bo ja to zawsze tak szukałem, nie wiadomo czego, bardzo prosto, czego więcej, czego mniej. I koniec. Czego więcej, czego mniej. Ja pozwolę sobie wtrącić, przepraszam, że robię identycznie i słuchajcie też, to się bardzo sprawdza jako narzędzie takie wspierające dydaktycznie. Nie tylko w pracy wychowawcy, ja akurat też na polskim pod koniec semestru robię po prostu czego chcecie więcej, czego chcecie mniej. No. Przepraszam, tej nie wytrzymałam, bo dobra. To jest strasznie fajna metoda i oczywiście ja to robię anonimowo, ty pewnie też. Tak, absolutnie. Tutaj myślę, że to jest też fajne. U mnie to ponieważ ja to tak, jeśli chodzi o pracę wychowawczą, no nie jestem bardzo dyrektywny. Mówiąc szczerze, to mam poczucie, że mój samorząd klasowy jest bardziej dyrektywny niż ja, w sensie, że oni mają potrzebę więcej tam pozaznaczania pewnych rzeczy niż ja, więc ta ewaluacja często dotyczy w ogóle takiego, nazwijmy to, zespołu zarządzającego, czyli mnie i samorządu, że tam w ogóle jak to jest, o organizacji jest bardzo dużo też tutaj. Jeśli chodzi o karty Dixit, ja je też wykorzystuję, tylko trochę inaczej. I je wykorzystuję do tego, żeby opowiadać sobie o historii, która była w tym roku. Jeżeli mam dużo czasu, to robię to na forum. Uczniowie układają od 3 do 5 kart sobie na środku, albo wybrana osoba na przykład kładzie jedną, ktoś drugą, albo tak trochę robię czasem, wiecie, taka funkcja magiczna, że kto pierwszy wstanie, pierwsza karta, no to ktoś wstanie drugi, druga karta, trzecia, czwarta, piąta i potem opowiadamy historię na temat tego roku, co się wydarzyło. To jest trochę takie, trochę taka zabawa, trochę takie, taka integrująca, też ma to taką funkcję integrującą, ale jak czuję, że grupa nie jest w takim kawałku, że bardzo by chciała ze sobą tak głębiej pobyć, to proszę na przykład w małych grupach o to, żeby właśnie wybrali sobie 3 karty i opowiedzieli o tym, dlaczego te karty i dlaczego kojarzą im się po prostu z tym rokiem szkolnym, który mija. To tutaj, jeśli chodzi o Dixit, chciałbym wspomnieć jeszcze o godzinie wychowawczej, na której wystawiam ocenę z zachowania. To jest dla mnie jeszcze taki ważny kawałek związany z tym, żebyśmy powiedzieli znowu o swoich zasobach, ponieważ w szkole, w której pracuję, jest też element samooceny i oceny koleżeńskiej. I ja zakazuję, tu jestem dyrektywny, mówienia o tym, co nam nie pasuje albo nie odpowiada w danej osobie, natomiast proszę tylko i wyłącznie na forum o wypowiedzi na temat zasobów własnych i innych koleżanek i kolegów. I to mnie interesuje tylko przy ocenie zachowania. To też jest taki energizer, można powiedzieć, bo po pierwsze oni wiedzą, że to ma jakąś konsekwencję taką w postaci tego, że nawet stopień może pójść do góry, no bo można tam w tym systemie całym poprzyznawać jakieś punkty i tak dalej. Dla mnie to ma oczywiście taki wymiar przede wszystkim kultury zasobu, pracy z zasobem, tego, żeby w ogóle samemu mieć taką sytuację wychowawczo-edukacyjną, kiedy ja mówię o swoim zasobie na forum grupy, ale też kiedy słyszę o sobie dobre rzeczy. To jest taki właśnie, a propos kolorowych pasków, to się tutaj gdzieś z tym spaja. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to świetnym zasobem na ostatnie dni pracy jest nasza baza w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Otwieraj na kulturę. Filmy, które tam są, mogą być naprawdę takim filmem, może film prowokacja na dany dzień, to znaczy rano oglądamy film, na przykład jeżeli jesteśmy więcej godzin, albo jeszcze tak jak mam, nie wiem, 2 godziny z jakąś klasą albo ze swoją klasą wychowawczą i wokół tego tematu możemy wspólnie, ja też jestem na takim etapie z grupami, że oni sami też dają jakieś hasła do tego, jak z tym można pracować. Ci z Państwa, którzy wolą, są scenariusze przy tych filmach, więc można po prostu też realizować scenariusz. To tak z lotu ptaka. Dzięki, Macieju. W ogóle bogactwo mamy w tym momencie, różnych metod, różnych działań. Dzięki Wam obojgu za to. Powoli dopływamy do brzegu, do końca naszego spotkania, ale zanim się pożegnamy, nie mogę nie zapytać o jedną rzecz, którą ja sama rozpoznaję jako kluczową. Słuchajcie, w dyskursie edukacyjnym w ostatnich latach i całe szczęście coraz wyraźniej wybrzmiewa taka potrzeba wyartykułowania też potrzeb nauczycieli. I pojawia się na szczęście coraz więcej szkoleń dotyczących tego, że my, nauczyciele, musimy budować naszą odporność psychiczną, rezyliencję. Pojawiają się jakieś szkolenia z mindfulnessu dla nauczycieli, chociaż dla mnie to trochę brzmi paradoksalnie, szkolenie z mindfulnessu, jakieś, nie wiem, warsztaty oddychania. Cieszy mnie to, że nie tylko szkoły proponują takie działania, ale też na przykład różne instytucje kultury, na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponuje jakieś zajęcia dla nauczycieli, oczywiście nieodpłatnie. Także jest cały taki ruch podkreślający, że my też mamy swoje życie wewnętrzne, mamy swoje potrzeby w tej specyficznej pracy, w której pracujemy z sobą, własnymi zasobami energetycznymi, emocjonalnymi, No i zapewne już zgadujecie, do czego zmierzam. Będę chciała Was zapytać o to, co Wy jako nauczyciele robicie dla siebie samych w związku z zakończeniem roku, czego potrzebujecie pod koniec tego roku szkolnego. Jednak zanim Was o to zapytam wprost, jeszcze pozwolę sobie dodać w ramach takiego, powiedzmy, preludium do tego pytania. Nie wiem, czy Wy też miewacie ten problem. Ja czasem czuję, że wchodząc w tę rolę nauczycielską, jakby nie do końca przez cały czas jestem sobą, tą Olą, którą jestem na co dzień. To znaczy wszyscy odgrywamy pewne role, być może z tą sytuacją był związany niepokój dziewczynki, która nie chciała wpuścić mamy do klasy, no bo ona tam w klasie jest sobą, koleżanką, uczennicą, a ona dla mamy jest córką i to jest inna rola, trochę inny schemat zachowań, trochę inne działania, prawda? Więc zastanawiam się, czy to, czego potrzebujecie na koniec roku, czy to jest to, czego potrzebujecie jako Edyta i Maciej? Czy to jest to, czego potrzebujecie stricte jako nauczyciele? Czy wy celebrujecie rok szkolny trochę inaczej jako osoby prywatne, trochę inaczej jako osoby wykonujące zawód nauczyciela? No i ogólnie takie wasze refleksje związane właśnie z tym, czym rok szkolny, jego zakończenie, czym jest dla was? Czego potrzebujecie, czego byście chcieli dla siebie? Czy macie jakieś rytuały może takie związane z pracą nad sobą samym albo zaspokojeniem swoich własnych potrzeb? I tutaj w pierwszej kolejności, Edyto, jak to wygląda u ciebie? Olu, zadałaś takie pytanie, że po prostu jestem zastrzelona i nie wiem, co powiedzieć. I tak sobie myślę, że to chyba dowodzi właśnie tego, jak to jest też trudny moment dla nas, to zakończenie roku, bo rzeczywiście moje ostatnie życie to kręci się wokół pracy i jakby mnie ktoś zapytał, co jest moim hobby, to pewnie bym musiała odpowiedzieć praca. Wiecie co, no chyba to nie jest dobrze, że ja rzeczywiście mało o tym myślałam i czuję się taka trochę zaskoczona tym pytaniem i to już jest dla mnie pole do refleksji, żeby pomyśleć o sobie. Czym ja się ratuję? Wiecie co, myślę, że oczywiście dużo bardzo daje mi bycie we wspólnocie mojej szkolnej, w szkole z moimi koleżankami i kolegami i to, że my sobie też czasami ponarzekamy, czasami bardzo mocno ponarzekamy na to, jak jesteśmy zapracowani albo jak już jesteśmy zdenerwowani, jak w ogóle nie mamy już cierpliwości, to jednak to wyrzucenie z siebie tam w tym pokoju nauczycielskim różnych takich rzeczy, myślę, że też nam pomaga paradoksalnie, bo możemy to zostawić tam i wyjść sobie trochę już bardziej oczyszczeni. No na pewno u nas tradycją są takie spotkania po zakończeniu roku, myślę, że w wielu szkołach to jest. I plan jest taki, że nie będziemy rozmawiać o szkole, ale to oczywiście zawsze się tak nie kończy i zawsze te tematy szkolne się kręcą, no ale widocznie taka jest potrzeba. Ja Wam powiem, że ja się ratuję spokojem. Ja osobiście tak dla siebie miałam przez wiele lat tak, że planowałam już wakacje i gdzieś tam jakieś wyjazdy i od kilku lat po prostu wakacje to jest dla mnie czas, że ja po prostu nie planuję. I przynajmniej przez ten pierwszy taki czas, to jest to czas zupełnie dla mnie i jak zrobiłam to pierwszy raz bez takiego planu wakacyjnego, że muszę gdzieś pojechać, coś załatwić, gdzieś się zapakować, to było dla mnie takie odkrycie, że ja rzeczywiście wtedy się resetuję i jakby żyję sobie chwilą, czego na co dzień w ogóle nie mam wtedy, kiedy pracuję, bo wiadomo, że cały czas od momentu, kiedy się wybudza człowiek, to już myśli o tym, co tam dzisiaj musi zrobić i jakie jeszcze na niego czekają zadania. I chyba to mi pomaga, że wiecie, że czekam na taki moment, kiedy będę mogła po prostu o tym nie myśleć. No i teraz sobie też tak zdałam sprawę, że jestem trochę zafiksowana, bo już napisałam sobie tutaj wiele tych waszych propozycji i już oczami wyobraźni widzę, co ja tam będę we wrześniu robić, więc chyba na jakiś odwyk muszę pójść wakacyjny, żeby o tym nie myśleć. No ale tak, myślę, że taki, wiecie co, po prostu taki spokój i pogodzenie się z tym, takie po prostu bycie tu i teraz, bez jakiegoś planowania, bez szaleństw, bez takiego myślenia muszę coś zrobić. No i bycie razem, bycie, wiecie, rozmowa i po prostu takie życie z dnia na dzień. To jest chyba to, na co czekam najbardziej. Dzięki. Jeszcze zanim Maciej nam odpowie na to samo pytanie, ja jeszcze chwilę, słuchajcie, tylko pogadam, bo chciałam się trochę wytłumaczyć z tego rozdźwięku, który jakoś tam zaproponowałam, że jak my kończymy rok szkolny jako osoby, którymi jesteśmy, jak kończymy rok szkolny jako nauczyciele, bo być może to jest związane po prostu specyfiką przedmiotu, którego nauczam. Wiecie, ja w ogóle odkryłam, że jako polonistka ja potrzebuję wakacji, żeby zaktualizować swoje zaplecze merytoryczne, swoją bazę odniesień. Dlatego, że w trakcie roku szkolnego, szczególnie jeżeli nauczę się akurat w klasie egzaminacyjnej, wydaje mi się, że szczególnie klasa 8. i 4. jednak są obarczone takim największym obciążeniem pracą w domu, no bo sprawdza się próbne arkusze, sprawdza się próbne egzaminy. Człowiek ma tak mało czasu, w moim przypadku po prostu na czytanie. Ja odkąd oddałam moje klasy maturalne w maju, co prawda w maju też egzaminowałam na ustnych, sprawdzam co weekend matury, więc to jest strasznie wszystko czasochłonne. Mimo to, odkąd oddałam moich uczniów, przeczytałam już chyba ze 4 książki przez tych parę tygodni, a w trakcie roku szkolnego oczywiście albo nie miałam tego czasu, albo gdy już go miałam, byłam tak zmęczona, że nie przetwarzałam tego, co czytam, tylko potrzebowałam odpocząć w inny sposób, na przykład idąc do kina czy na koncert, a ta literatura gdzieś leżała odłogiem. Więc to jest w ogóle ciekawe, że niektórzy są tacy obruszeni na to, że nauczyciele mają wakacje, podczas gdy niektórzy z nas potrzebują tych wakacji, żeby w ogóle sobie zaktualizować swoją całą metodologię, albo no wiecie, tak naprawdę co to za polonistka, która nie jest na bieżąco z literaturą współczesną. Teraz tutaj jakiś taki samokrytyk mi się włączył. W każdym razie dla mnie zakończenie roku jako dla polonistki też jest po prostu otwarciem innego etapu. I trochę o tym chciałam chyba opowiedzieć. I Macieju, proszę. No, ja tak jak Edytko to nie mam, jak ty. Mam zupełnie na odwrót, Olu, też niż ty. Także nie wiem, chyba muszę po prostu opowiedzieć o tym, jak ja mam. U mnie to jest tak, jak na mapie jest, słuchajcie, granica kultur, czyli jak się z pola wjedzie w las, nie? Czyli jest zmiana po prostu też taka życiowa, w takiej kulturze też bycia codziennego, bo ja w wakacje w ogóle nie pracuję i nie biorę, no raz tam pracowałem, tam robiłem kursy, ale to tam, wiecie, kupiłem mieszkanie, chciałem podłogi i tak dalej, meble szybciej kupić, a tak to naprawdę gdzieś przechodzę i to jest taka mocna zmiana, ja ją źle przechodzę na początku, że jestem taki, jestem w jakiejś pustce, natomiast ona później zamienia się właśnie w taką przestrzeń relaksu. Ja mam tak, że potrzebuję dużo ciszy, spokoju, bardzo często wyjeżdżam w samotne podróże rowerowe z sakwami, namiotem, tak żeby naprawdę gdzieś odejść od tego świata, ponieważ jestem osobą bardzo relacyjną i dość wrażliwą, także w ciągu roku naprawdę jestem w tych relacjach tak naprawdę. Nie mam w sobie takiego wyłącznika, że potrafiłbym to jakoś w ciągu roku wyłączać i czuję się też po prostu wyczerpany byciem w ekspozycji, chociażby tego, co robimy dzisiaj, prawda, że jesteśmy w roli, która wymaga od nas bardzo dużej uważności. W związku z tym można powiedzieć, że znikam dla świata na pewien czas i wracam. I to jest jedna rzecz, natomiast z takich, może z przymrużeniem oka, to zawsze mi pomaga taki utwór "Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni". Jakoś tak zawsze się w okolicach końca roku on pojawia gdzieś w radiu i słyszę to i tak sobie w duchu się trochę z tego też śmieję. Natomiast Edyto, no jak opowiedziałaś mi o tym, jak dużo dzieje się u ciebie w szkole, no to tak sobie wyobrażałem, że to jest naprawdę ogromna praca, że ja to bym, nie wiem czy bym wyrobił na zakrętach po prostu, jak słyszałem jak wiele aktywności jest wokół ciebie i w ogóle wynika z tego twojego końca roku. Ja właśnie tak, wiecie, puszczam, dogasam, pozwalam, nie tworzę pożarów jak się da, czyli niech się te polana przy tym ognisku po prostu żarzą do końca, tak jak na tyle, ile jest to potrzebne i staram się właśnie, żeby już ten koniec roku był taki raczej wyciszający, jeżeli chodzi o pracę. Natomiast mam też, Edytko, ten kawałek, o którym ty mówisz, że bardzo dużo pracy. Ja trochę aż jestem w takim myśleniu tunelowym, to znaczy jest koniec roku, jest piękna pogoda, wiecie, pełnia lata, truskawki i te sprawy. Natomiast rzeczywiście jestem skupiony mocno mimo że nie ma nawet aż tak wielkich potrzeb, to gdzieś już mam ten nawyk taki skupienia się wokół pracy, wokół domykania, tak chcemy, żeby nam się to wszystko wyszło, żebyśmy na końcu dobrnęli już ze spokojem, wiadomo, że wchodzimy teraz w tunel nazywany dokumentacją, zdawaniem tej dokumentacji i tak jakoś tak to jest, ale no, zachęcam siebie i nas wszystkich, żebyśmy jednak wychodzili z tego tunelu, żebyśmy jednak widzieli troszeczkę to, co widzą osoby niezrzeszone w naszym zawodzie. A reasumując moją wypowiedź, to ja żyję kalendarzem szkolnym, znaczy rok mój też życia i Sylwester to jest dla mnie koniec sierpnia, rok, taki nowy rok mojego życia to jest zawsze 1 września. Tak mam, bo pracuję. W zasadzie skończyłem szkołę średnią i od razu w pierwszym roku studiów, na pierwszym roku studiów poszedłem do pracy w szkole. Nie mam innego kalendarza, to jest prawie biologiczny mój kalendarz. Dzięki Macieju za odpowiedź. Myślę teraz też o tym, od czego zaczął w ogóle Janek, gdy zaczynał nasze spotkanie. To znaczy wspominał o tym, że zaczyna się nowy cykl zgłaszania do nagrody Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. I powiedział coś takiego, że to jest taka nagroda, do której można się zgłosić samemu. Ja akurat tam nie do końca sama się zgłosiłam, ale uważam, że to jest szalenie ważne, żebyśmy my jako nauczyciele też z okazji końca roku potrafili, być może się mylę, być może zaraz mi się jakoś sprzeciwicie, ale myślę o tym, że to jest ważne, żeby podkreślać, że to jest nasze święto i że my możemy przyjmować też różnego rodzaju wyrazy wdzięczności. Bo wiecie, jest też taka narracja medialna, że nauczyciele dostają kwiatki, czekoladki na zakończenie roku, a przecież mają za to płacone. To jest nieprawda. Mogliśmy teraz słuchać o tym, że nauczyciele robią bardzo wiele rzeczy w szkole, takich dodatkowych rzeczy, których wcale nie muszą robić, za które im się dodatkowo nie płaci. Więc to jest też ważne i fajne, żeby ten koniec roku szkolnego był jakoś wyróżniany jako taki czas docenienia też pracy naszej nauczycielskiej. I myślę też o takich gestach, wiecie, można powiedzieć systemowych, bo na przykład są rady rodziców, które dysponują jakimś tam swoim budżetem i wiecie, jeżeli chcą dołożyć swoje 3 grosze do tego, żeby w szkole lepiej się pracowało, lepiej się uczyło, to być może szczególną wartość w tym kontekście mają gesty docenienia pracy nauczycieli, na przykład kupienie nowej kanapy do pokoju nauczycielskiego. To też jest przecież inwestycja w to, żeby w szkole były lepsze warunki do uczenia się. Jednocześnie pokazanie, że zakończenie roku to jest właśnie taki czas doceniania naszych nauczycielskich wysiłków. No i cóż, Janku, chyba powoli będziemy zamykać nasze spotkanie. Niestety nie pojawiają się na czacie póki co jakieś tutaj dodatkowe pytania, natomiast pojawił się, opowiem Państwu, co się pojawiło. Pojawił się odnośnik o idei nagrody Ireny Sendlerowej za naprawienie świata. Możecie Państwo poczytać o dotychczasowych laureatach, laureatkach. Też od siebie powiem, że to jest niezwykle zróżnicowane grono. Jeżeli zdecydują się Państwo kogoś zgłosić albo zgłosić siebie, tam są osoby, które reprezentują wartościowe działania na bardzo różnych polach. To jest przede wszystkim faktycznie praca antydyskryminacyjna, ale to też jest niezwykle heterogeniczna. Można tutaj działać na różnych obszarach i z dyskryminacją różnego typu, jakoś przeciwstawiając się jej. Tutaj jest jeszcze przypomnienie od Janka, prośba o wypełnienie ankiety na koniec webinarium. Tam jest jedno pytanie, to jest najnowszy odnośnik, który się pojawił. Jeszcze ten materiał Wychowanie to podstawa, o którym wspominał Maciej i Edyta. No i dobra, i co? W takim razie chyba możemy się żegnać.